Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj idziemy zapolować na bandytów. Zapolujmy na bandytów. Bardzo dobrze, czas złożyć wizytę Ortedze. Ta świnia na pewno ukrywa się w jakiejś jaskini na wybrzeżu. Daj znać, kiedy zacznie się impreza. Za mną. Ruszajmy! Na spokojnie. Mamy ten plus, że tutaj Cyrus będzie naszym towarzyszem. Co za tym idzie, być może uda się nam troszeczkę Ardei razem z nim jeszcze tutaj pozwiedzać. Moglibyśmy do tamtego kręgu iść, tam jest sporo również jaskiń, sporo przeciwników. Chociaż nie wiem, czy jest sens wykorzystywania tutaj Cyrusa do tego, ale myślę, że nie byłoby to wcale jakieś takie bardzo głupie. To jest tak naprawdę ostatnie zadanie, które nam zostało w Cape Dan, jeżeli chodzi o zdobycie reputacji, tak 100%. No i nie wiem, w ogóle ja mam punkty nauki i miałam się chyba nauczyć siły u Buforda. No, ale podejrzewam, że nic by mi to nie dało, bo parowania i tak by mnie raczej nie nauczył, tylko to, że mielibyśmy więcej siły. Ewentualnie miałam się nauczyć u Jensa tutaj właśnie umiejętności łowieckich, żeby założyć lepszy łuk. Ale to chyba jeszcze chwilowo nie potrzebuję tego. Tą ścieżką jeszcze tak w 100% nie szliśmy i myślę, że tak też w 100% nie pójdziemy. Dlatego, że tutaj jest część rzeczy, które chciałabym zostawić na dalszą część tego filmu. Zastanawiam się też, czy udać się do Montery już, czy do Faring. Bo wiecie, według, można powiedzieć, fabułki, mamy wzmiankę, że Xardas brał udział w bitwie o Faring. No i teraz pytanie brzmi właśnie, czy tam idziemy, czy tam nie idziemy. Czy ty za mną w ogóle idziesz? Idziesz, tylko widzę, że masz jakieś problemy ze sobą. To niedobrze. Tak naprawdę tą część drogi mamy znaną. Nie wchodziliśmy tylko tam pod górkę. I tak naprawdę okolice te wszystkie należą do właśnie tych okolic Cape Dan i tak dalej. My jeszcze sporo zabawimy tutaj na późniejszym etapie gry, jak będziemy szukać ciężkich skrzyń. Co prawda my już zdobywamy część tych ciężkich skrzyń, ale to nie są wszystkie ciężkie skrzynie. Zróbmy zapis, bo tutaj jest już sporo tych krwiopic. I tak, tu jest do Cape Dan. Tam jest... Jest. Jest gościu, który ma problem, ale nam jest on do niczego chwilowo niepotrzebny. Błagam, tylko mnie nie urządl. A masz! Tobie już podziękujemy, paskudo! Dobra, no i to by było tyle. Tutaj idziemy do Ardei, a tutaj z tego co kojarzę właśnie jest ścieżka do Faring. No, na Vanguard, ale jak na Vanguard, to i na Faring tak naprawdę, bo później odbijamy sobie tam z Vanguardu. Więc cóż, można powiedzieć, że aktualnie troszeczkę zataczamy koło, bo już tutaj wszędzie żeśmy tak naprawdę byli. Prawie wszędzie. Te dziki by mnie bardzo interesowały najpierw. Super. Wiecie, bo ja nie chcę z tą krwiopicą się bić dodatkowo jeszcze. To załatwi sprawę. Mogę cię, dziku, zaprosić do siebie? I tak ta krwiopica zaraz do mnie przyleci. Pokazał, to załatwi sprawę. O, prawie mnie urządliła, już widziałam jak dostaje. Od niej. O jedną parszywą bestię mniej. Tak dziwnie, bo widzę, że tego wilka to albo krwiopijca zadziobała, albo dzik. W sumie dwa dziki, no to tak dla wilka mogą chyba stanowić zagrożenie. Chyba. No i tutaj też nie chodziłam właśnie, bo były te krwiopijce, ale no już widać, że są znane nam w miarę te tereny. Miałam powiedzieć, że jej nie widzę, ale jest tutaj jak najbardziej. Tu była jakaś jaszczurka w ogóle. A masz! Tobie już podziękujemy.
paskudo. A to nie jest jaszczurka z góry, znaczy z dołu, która się tutaj przeteleportowała, bo tak to wygląda. Bo tam na dole są jaskinie przecież pod Redok. Ależ dziwacznie. Dobra, tutaj już chyba żadnego towarzystwa nie ma. No, to idziemy chyba do Ortegi. Zresztą sobie też jakoś przecież poradzę. Nie ma tutaj nie wiadomo czego. Tak się jeszcze tylko rozglądam. Łuk mogłabym wyjąć, to byśmy widzieli całe zagrożenie. Tutaj było właśnie też sporo wilków i ja ostatnio je ominęłam. Do Węgardu. No, oczywiście, że do Węgardu. Tutaj był orkowy patrol, tutaj nie byłam chyba przy tym. No i tam na dole nas nie było wszędzie. Przestraszyłam się troszkę. Okej, widzę, że Cyrus strzela z łuku, znaczy się skuszy. No, może być. W sumie osoba na dystans też się przydaje, prawda? Ardea. No tutaj też nie chodziłam. Myślałam, że to jest do zebrania. I tu mi się właśnie kojarzyło, że też są kuferki. Nawet jakiś wytrych dostałam, niemożliwe. Dobra, no to może już nie będziemy tak łazić bez sensu, tylko ruszymy już prosto na Ortegę. Troszeczkę się boję, bo nie powiem, zawsze już miałam trochę lepiej rozwiniętą postać, bo nie grałam na balansie wcześniej. Nigdy chyba. Tym alternatywnym. Tu był wilczek. Już jesteśmy przy tym kręgu? Szybko. No w sumie ja chciałam iść wcześniej dołem. Jakbyśmy poszli właśnie górą, to tu nie ma daleko. Tak naprawdę to już przy stolicy jesteśmy. O jedną parszywą bestię mniej. Wiecie, jestem troszeczkę taka bojaźliwa, bo oberwałam tyle od tego dzika. A mnie stuknął raptem może z dwa razy. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, Cyrus, bo ty mi się tam nie zacinaj. Ujojoj, właśnie mi się kojarzyło, że tutaj tak dosyć jest niebezpiecznie. Pod różnymi względami. Widzę, że ją zacięłam. To dobrze. I będzie mi przynajmniej sprawiała jakieś trudności. A masz. Tobie już podziękujemy, paskudo. Dobra, bo tutaj jest sporo dochodzenia. Tam jeszcze jakieś wilki biegają. Okej, zszedłeś do mnie. Tu jest fajna muzyczka, ja bardzo lubię tutaj być zawsze. Tylko może nie tą stroną, bo Cyrus się zaraz gdzieś spierniczy i się dopiero narobi. Dobra, no tutaj możemy chyba... Po pierwsze bym sobie usmażyła mięska, bo nie mam już praktycznie wcale. To mi już starczy na dłuższy czas. No i dobrze. No, tutaj już idziemy sobie w stronę... Mamy płochliwego jelenia. To może najpierw zgarnijmy zadanie na te jelonki. Hej, zaczekaj. O co chodzi? Uważaj na siebie. Na terenach na wschód od Węgardu roi się od orków. Są ich całe stada. No i co? Wiesz, nie są zbyt przyjacielscy. Szukają tylko okazji do bitki. Jeśli cię zauważą, przerobią cię na karmę dla psów. Jest jakiś sposób, żeby ominąć orków? Zapomnij o przełęczy za Węgardem. Spotkasz tam tylko jeszcze więcej orków. Możesz spróbować dostać się do Faring, tylko trzymaj się z daleka od orków. No właśnie. Co tu robisz? Jestem łowcą. Żyję z tego, co zdołam upolować na wybrzeżu. Mieszkasz tu zupełnie sam? A czemu nie? Nie czuję się zniewolony przez orków. Bandyci też nie pozwalają sobie wejść na głowę. Atakują każdego w zasięgu wzroku.
Jest jedno miejsce, od którego powinieneś się trzymać z daleka. Vanguard, stolica na północy. Stacjonuje tam cała armia. Na twoim miejscu nie zbliżałbym się tam zanadto. Rozumiem. Możesz mnie nauczyć polować? Pewnie, ale nie za darmo. W dzisiejszych czasach trzeba myśleć o sobie. Jeśli przyniesiesz mi mięso jelenia ze wschodu, nauczę cię kilku sztuczek. Jak sądzisz, to uczciwa propozycja? Przyniosę ci mięso jelenia. Dobrze, ale bądź ostrożny. Jeśli orkowie zauważą cię poza Vanguardem, zaszedłeś za daleko, jasne? Jasne. Słyszałeś kiedyś imię Ortega? Jasne. Każdy słyszał o Ortedze. Jest szefem bandytów z wybrzeża. Mieszkają w jaskini. Na północny zachód stąd. Rozumiem. Dobra, no i to jest jakaś przydatna informacja. No i ty mnie tak łatwo nie nauczysz. Najpierw musimy ogarnąć kwestię jelonków. Tu był jeden. Chyba, żeby najpierw tego ustrzelić. Dobra, nie. Lepiej poczekać, aż one wrócą, bo wrócą. One są płochliwe, ale szybko dosyć wracają na swoje miejsce. To jest jeden z tych plusów właśnie. Dobra. Jest kolejny. Tylko pytanie, gdzie ja tego jednego ustrzeliłam? Co, ja już z dwóch jelonków zebrałam? Na to wygląda. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę niezły rozpierdziel. A tu jest krwiopijca, której nie zauważyłam. Postanowiłam je zaatakować w momencie, jak się zapisałam. No, to nie jest zbyt bezpieczne miejsce, jeżeli mam być szczera. Dobra, przed nami cała watacha wilków, to też nie będzie jakaś tam rzecz w 100% dobra. Tutaj z tego co kojarzę są topielce w tej jaskini. Albo pełzacze. Nie, topielce. Chodź, chodź, chodź. Dobra, tu mi Cyrus pomoże, dlatego też chciałam właśnie z nim tu chodzić. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, jest ich tutaj trochę. One jak mnie dojadą, to się nie pozbieram tak łatwo. Mam nadzieję, że mi gościu pomoże. Dobra, poszło bez problemów. Bałam się trochę, że będzie źle. I właśnie się skapnęłam, że nie schowałam sobie myszki pod biurko. Dobra, bo tu są jakieś kuferki fajne. Ja nie wiem, czy tutaj starej skrzyni gdzieś nie będzie przypadkiem. To załatwi. A masz. Tobie już podziękuję. Dobra, schowam sobie tą myszkę jeszcze na szybko. Najwyżej pół odcinka będziecie słyszeć moje klikanie. Pochodnia się przyda. No, dzisiaj trochę zwiedzania będzie. Także nie wiem, czy uda nam się Ortega od razu dzisiaj już capnąć. Bo bym chciała tutaj właśnie te tereny też ogarnąć. Miałam powiedzieć, że coś mi mruczy, ale się skapnęłam, że chyba wiem co. I tu jest tylko metalowy kufer. Znaczy tylko, to i tak jest spoko, nie? Ale byłam pewna, że będzie stara skrzynia. Bo coś mi się tak kojarzyło. Złamany. Złamany. Dobra, może być. Odzyskałam te dwa, co złamałam. Dobra, schowajmy już pochodnie, nie przyda się nam. Przynajmniej teraz.
Chociaż nie powiem, chyba zaczyna się robić powoli ciemno. Tamtego jelonka zabiłam. Tu jest największy wyczyn, żeby się tych wilków pozbyć. Biegniesz? To jeszcze raz się zapiszemy. Oh my god. To jest głupie, prawda? Tak jest. No właśnie, ta watacha jest okropna. Nie wykaraskam się z tego w ogóle. A jak już, to naprawdę jakimś cudem. O Boże święty. Jak ja to przeżyję, to jestem Bogiem normalnie. O Bożuś. Nie wierzę w to. Pokazałeś mu, a masz. Tobie już podziękujemy, paskudo. O Boże. Zapowietrzyłam się już na amen. O Jezu. Ja nie wierzę w to po prostu. Co my tu mamy dalej? Zając. Tu już będziemy zaraz widzieć chyba orków. O matko. Nie wierzę, że to zrobiłam. Pamiętam, jak kiedyś sobie biegałam i po prostu ta watacha mi się, wiecie, tak trafiła po prostu na twarzy. Ja miałam takie, co tu się dzieje. Ty idziesz za mną i idziesz, tylko troszeczkę się pogubiłeś. Te jelonki będą trochę w innym miejscu. Ale tu się też warto przejść. No, już widziałam, jak mnie dziabie. Niedobrze jest. Pokazałeś mu! Tam już dziabnie. Tak jest. To załatwi sprawę. Mam nadzieję, że mam jakąś odtrutkę. Mam. Dobrze. Dobrze, że jestem ubezpieczona. Na takie rzeczy. Dobra, no tutaj byłam pewna, że coś znajdę, a tutaj jest... Widzę, nic tu nie ma. Jak to jest możliwe? Ani kuferka? Do Ardei. No dobrze, no fajnie. Więcej krwiopic. No właśnie, tu jest nasrane tego... Badziewia ciut więcej. Najgorsze jest to, że to właśnie, wiecie, te celowniki skaczą i nie widać w ogóle połowy. To załatwi sprawę. Ja się tylko zastanawiam, jakie obrażenia z łuku, bo może są lepsze, a ja się męczę. Nie no, słabizna. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, tylko cię drasnęła. Ale dobra, dobra, bo ja tutaj przyszłam szukać jeleni, a zabijam wszystko, tylko nie te jelenie. Wchodzisz? Wejdziesz tu normalnie. Tak, nawet szybciej ode mnie. Dobra, podejrzewam, że te jelonki poszły sobie bliżej tutaj właśnie tej bariery. Elitarny wojownik już tutaj. No niedobrze. Część rzeczy jest naprawdę taka, no niedobrze. No. Dobra. A masz! Tobie już podziękujemy, paskudo. Tutaj niżej mogą być jeszcze. Krwiopijca. No gdzie te jelenie poszły?
No tutaj już bym chyba nie podchodziła bliżej. Nie mówcie mi, że się zbagowało zadanie, bo będzie niedobrze. Tutaj też wolę nie podchodzić. Musimy w takim razie pospacerować. Chyba, że poszły w przeciwną stronę, bo też tak czasami jest, że są po drugiej. W stosunku do tego kręgu. Chociaż to by było trochę dziwne. No nie, zgubiłam go. Fuck my life. Chodź tu, gościu. Proszę, ja ciebie nie gub się tak więcej. Dobra, no najwyżej zostawimy kwestię tych jelonków i pójdziemy na Ortegę od razu. Tylko, że no kurczę, one powinny gdzieś tutaj być. Chyba, że ci tyle mięsa wystarczy? Nie, oczywiście, że nie. Więcej tylko tych wilków. Wiecie, one migrują, nie? I to jest tego kwestia. A Cyrus znowu gdzie poszedł? Nie wiem. Przecież był przed chwilą obok mnie. To jest niemożliwe po prostu. Chodź tu. Wiecie co, pierwszy raz w życiu mam z nim takie problemy. Może dlatego, że nigdy z nim tutaj nie chodziłam i po prostu dostał chyba wylewu. Tu nic nie ma, chodź tu. Dobra, zostawimy kwestię tych jeleni chyba. I idziemy na Ortegę, bo taki był plan. Te jelonki to tak miało być tylko przy okazji. Bo myślałam, że pójdzie z nimi prościej. A one mi się gdzieś po prostu rozpierzchły już. I nagle ich kurczę nie ma. Kolejna watacha przed nami. Sporo was. Dobra, Cyrus to mi pomaga? Pomaga. Chyba mi nie pomaga. Chyba mi nie pomagał. Nie wiem. To było świetne. Gdzie się zapisała? Mam nadzieję, że przed tą watachą. Tak, mam takie umiejętności. Dobra, to może zacznę od tego pojedynczego osobnika, który jest tutaj. Tamte mają mnie chwilowo w dupie. Pokazały, to załatwi sprawę. Dobra, i teraz chyba będzie trochę prościej. Chyba. Dobra, tamten powinien wziąć tamtego, tylko chyba go nie wziął. Dobra, krótkie lepiej, bo to... To załatwi sprawę. Dobra. Ktoś by mógł powiedzieć, że powinnam się najpierw nauczyć skórowania, ale do nauki skórowania jeszcze przyjdzie czas, to po pierwsze. Po drugie, i tak będziemy mieli za dużo gotówki pod koniec gry, bo tak to wygląda. Więc jeżeli ja sobie teraz wezmę, powybijam, to się nic złego nie stanie. Taka jeszcze rzecz na początek. Stoimy z czasem tak, że no chyba się uda to ogarnąć. Co ty chcesz mi pokazywać, to nie wiem.
Pokazałeś mu! Dobra. Słabo może? No, to jest ta jaskinka, o której nam mówił myśliwy. Kurde, gdzie te jelenie się ukryły? To nie jest normalne. Czy ja mogę użyć zwoju? To jaskinia należąca do Ortegi, przywódcy bandytów. Czuję to. Okej, dziękuję za tą informację. Odpalimy światło, bo na pochodnie raczej nie będzie czasu, a tutaj będzie trochę ciemno w środku. Dzień dobry. Rozerwę cię na strzępy. O, łuki się zaczynają. Ani kroku dalej. Oczywiście Sarius nie ogarnia życia. Ale zaraz dostanę. A, bo wy się bijecie na te, dobra. Te słabe bandziory, to tam jest najmniejszy kłopot. Pokazałeś mu. Chodź tu. No, ci są już silniejsi to czuć. Dobra, pomogę mu trochę. Nadal rządzę. Jak ty się czujesz? Dobrze się czujesz. Ja myślę, że najlepiej by było najpierw powybijać wszystkich, a dopiero później... Na zdrowko. A dopiero później zająć się... przeszukiwaniem. Zaraz oberwiesz. Dobra, idą już do mnie. Ani kroku dalej. Dobra, bo tutaj będzie naprawdę już jazda bez trzymanki. Rozerwę cię na strzępy! Chyba Ortega wstał. Chyba w ogóle. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Chodź, chodź. Nie, to jakiś groźny bandzior tylko. Reszta, widzę, ma gdzieś to, że ich kumpel umarł. Nadal rządzę. Dobrze, no, może być. Przepraszam. Chodź, 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 chodź. Niestety światła już nie mam, to jest głupie trochę. Trochę jest problem z tym, że... Ja się tu właśnie... Kuźwa, nie chciałam tak. Nie chciałam bagować ekwipunku. Normalnie bym chyba dostała. Nadal rządzę. Dobra, pieczonkę zjemy i wchodzimy głębiej. Mam nadzieję, że ty się w ścianie nie zbagowałeś. Chyba nie. Excuse me? Dam ci popalić. Nie chcę tam głęboko wchodzić, bo to może się skończyć źle dla mnie. Ani kroku dalej. Tamci dalej w ogóle nie wiedzą, co tu się dzieje. Pokazałeś mu. Słabo może? Powiem wam, że chyba pierwszy raz mam tak, że się na mnie nie rzuca cała chmara. Twoja kolej. Znaczy wiecie, to jest trochę logiczne, że rzucają się ci, którzy mnie widzą, bo są odwróceni przodem. Ale to jest takie trochę słabe. No ty będziesz strzelał, dobra. Twoja kolej. A, wy będziecie strzelać do siebie. O Boże. Tego chyba nie przeżyję. Raczej nie. O, Matulu. Ten strzela do mnie. Okej, wyciągnął broń. A
dyskutuję z Ortega, myślałam, że tam z tyłu. Ani kroku dalej. To jest głupie, prawda? O Boże. Skacz. Biegniesz za mną? Nie. Dobra, piątkę. I teraz, żeby tylko Cyrus nie zginął. Kuźwa, no. Nie ślizgaj się. Pokazałeś mu. Dobra, chyba już pójdzie z górki. Słabo może? Jak ty się trzymasz? Proszę. Dobra, to mu akurat mogę jedną dać. Czy to są wszyscy? Na to wygląda, że to są wszyscy. Dobra, to możemy odpalić pochodnie teraz jeszcze raz. I sprawdźmy, co my tutaj mamy do znalezienia. Będziemy zbierać skrzynię oleju do lamp, bo to się przyda. Będzie zadanie z tym związane, właśnie z tym gościem, którego tam mogliście zauważyć, jak szliśmy tutaj w tę stronę. Minusem tego szybkiego zbierania jest to, że nie do końca czasami widzimy, co zbieramy. Bo czasami się ciężko na tym po prostu skupić. W sumie ty możesz już iść stąd. Ortega nie żyje. Co? Naprawdę? Niedobrze. A ja myślałem, że dopiero zaczynamy. No cóż, więc wracam pełnić nocną straż. Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia. No i dobra, i to by było tutaj wszystko z tym gościem już. Tu pozbierałam z panów. Jakieś złotko. Sztaby stali widziałam, że mam. Skrzynia oleju do lamp, prawie bym ją ominęła. Jedna jest na dole, z tego co pamiętam. Złamane. Dobra, zapiszmy się, bo nie wiem, ile mam wytrychów. Dobra, znalazłam też odtrutkę. Nie otwieraj tego. Kolejną. Tu jest stołek, ale czy ciebie już przeszukałam? Na to wychodzi. Dobra, sporo tutaj strzał, bełtów, wszystkiego. Ja Ortegi chyba jeszcze nie przeszukałam, bo on leży tutaj. Fajnie, przeszukałam go przed chwilą i oczywiście nie ogarnęłam, co miał w sobie w ogóle. Ale raczej nic ciekawego. Dobra, te bełty to już może sobie też darujemy, no bo bez przesady. Nie będę, wiecie, co do bełta tutaj żyć. Dobra, żeby nie zapomnieć o tej oliwie do lamp. Kurde, gdzie ten jeleń mi uciekł? No nie da mi to chyba żyć. Chodzi gdzieś jakiś pojedynczy... I no. I mamy oliwę do lamp i to jest chyba już piąta oliwa. Czyli chyba już będą zaraz wszystkie. Mamy pięć. Bo miało być pięć, na pewno nie sześć. Jak sześć, to się zachlastam się chyba. Nie no, na 1000% było... Myślałam, że mnie coś atakuje, bo taki był dziwny dźwięk przez chwilę. Dobra, w sumie moglibyśmy pochodzić z pochodnią z jednej strony. Znaczy, jak ja wyciągnę łuk, to mi zniknie pochodnia? Tak. Dobra, no to trudno. Ale tego jelenia bym jeszcze chciała znaleźć, cholera jasna. Gdzie to paskudztwo może być?
Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam, ile ich jest. Czy jest ich 5? Czy jest ich nie wiem ile? To otwierałam. One powinny się kręcić gdzieś tutaj, przy tym kręgu. Tam na dole. No i obawiam się, że ich tu nie będzie. No, ale bym się myliła. One często w dużej grupie były właśnie tutaj. Mi się wydaje, że więcej niż jeden mi umknął. I mnie to wcale nie zdziwiło. Otwarłam. Tam wyżej na pewno ich nie będzie. Dobra, wiecie co? Zróbmy zapis i przejdźmy się tutaj. Jest. Dobrze. Biegnij dalej. Ajajaj. Bezi, nie rób tak. Kurde, no nie. Ja pierdzielę, ale wymijające manewry ma. Ci orkowie mnie wykończą. Co ja robię właściwie? No nie! Nareszcie. I spadamy stąd. Spadamy. O Boże Święty, ależ się spociłam przy tym. Tutaj wiecie, bieganie na tym poziomie to jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Pokusiłabym się jeszcze o ten kuferek. Złamany. Tylko nie łam. Złamany. Nie denerwuj mnie. Na czym ty się poślizgnąłeś, Jezu? Dobra, tu wyciągnę łuk, bo tu może być jeszcze jakaś krwiopijca. Tu jest jeszcze sporo miejsc, które można by było dzisiaj odwiedzić, ale jak już znalazłam tam oliwę do lamp, to też bym chciała temu gościowi tam oddać. Nie wiem. Chris, mam to twoje głupie mięso. Zabiłem jelenia. Dobra robota. A co z mięsem? Proszę, kilka kawałków surowego mięsa. Świetnie. Bardzo dziękuję. I co dalej? Mam ci czegoś nauczyć? Wiesz co, no w sumie mógłbyś, tylko sobie zobaczę, ile potrzebuję do tego łuku. 60 wymaga, ma obrażeń 110, no to 6 byś mi mógł dać. Tak. Dobra. No i to by było na tyle pod tym względem raczej. Zróbmy zapis i chodźmy tą oliwę do lamp zanieść. Tutaj jeszcze może w kolejnym odcinku trochę pobuszujemy po tych polach. No, dzisiaj było sporo walki, to chyba trzeba przyznać. Zdecydowanie. Dobrze. Okej, możemy w sumie pobiec z dróżką. Nic się nikomu nie stanie wtedy raczej. No i zastanawiam się, czy faring to będzie dobry pomysł. Z jednej strony powinnam jeszcze iść chyba najpierw do Montery, ale z drugiej... faring nie byłby wcale taki głupi. Za późno. Wszystko przepadło. Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko, co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang brudasów.
Co ci zabrali? Byłem w drodze do Ardei z 5 skrzyniami oliwy do lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. Ortega, przywódca bandytów, nie żyje. Naprawdę? To dobre wieści. Orkowie w zupełności wystarczą. Czemu dręczą nas jeszcze bandyci? Odzyskam dla ciebie tę oliwę. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę. Oto twoja oliwa do lamp. Naprawdę? Dziękuję, nieznajomy. Nigdy ci tego nie zapomnę. Przyjmij to w nagrodę za swój bezinteresowny uczynek. Natychmiast wyruszam do Ardei, zanim znów ukradną moją oliwę. Pokaż. No i teraz też możesz handlować, także ja to wszystko poproszę, dziękuję bardzo. No i co? Powinniśmy kończyć odcinek. No, wszystkie zadania na aktualny moment to zrobiliśmy. Kurde, kusi mnie, żeby do tego Faring iść, do cholery jasnej, no. Strasznie mnie kusi, żeby tam leść. Tylko czy to jest mądre? Obawiam się, że to nie jest mądre. Vanguard. No na Vanguard trzeba by się było kierować, Holender. Montera. Nie wiem, wiecie co, muszę się zastanowić. Na pewno jeszcze chciałabym tutaj pochodzić po tych terenach, gdzie mogę coś jeszcze tutaj pozabijać i wtedy dopiero zdecydujemy, gdzie pójdziemy. Wiecie, no, chcę iść tak zgodnie jakby z fabułą trochę, ale prawda jest taka, że jak pójdziemy czy do Silden, czy do Montery, to mimo wszystko możemy się pytać o Xardasa. I teraz jest takie pytanie, czy ja powinnam iść do Montery, potem do Okary, potem do Silden i dopiero później właśnie iść na przykład do Faring? Czy po prostu to olać, bo na pewno nie będę chciała po Monterze i po Okarze iść do stolicy. Tylko, że jak pójdziemy do Okary, to się zacznie gadka o stolicy, a jak pójdziemy do Montery, to o Okarze. A jak pójdziemy do Faring, to już bezpośrednio idziemy na Przełęcz i idziemy do Xardasa. A stąd znowu do Silden, no to już nas kompletnie nic nie kieruje. Także chyba bym poszła po prostu do Faring. Tak, chciałabym zrobić inaczej niż zawsze. Tak typowo inaczej. Wiecie, nie łazić gdzieś po lasach Faring, tam zabijać te 3 trole czy cokolwiek. Chociaż to jest z innym gościem się to robi, więc to nie jest jakiś ból. Tylko wiecie, iść do Nordmaru jak najszybciej, z osobą po prostu towarzyszącą nam. Też wtedy mają sens właśnie te pancerze Nordmarczyków, a nie jak my zrobimy pół tego, to nagle później tamte zbroje się okazują bez sensu. Tak chyba zrobimy, taką podjęłam decyzję. Pójdziemy do Faring, tylko najpierw jeszcze tutaj dokończymy kwestię tego wybijania różnych potworów, których możemy w okolicy Ardei, bo jest jeszcze jeden fragment terenu, gdzie nie byliśmy. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!